I wędziłem to cały czas, bez przerwy, 25 kiełbasy węgierskiej. Ja będę używał wołowiny. Oczywiście wszystkie składniki, wszystko pod firmą wam rozpiszę dokładnie. I wołowinę na najmniejszym oczku, dwa razy ją przemielimy. Do tego będzie karkówka. Karkówka na oczku 8 mm. I boczek. Boczek na szarpaku. Więc zaczynajmy. A, jeszcze dodam tylko, że wszystko było peklowane 48 godzin. Na początek mielę wołowinę dwa razy. Wołowina została już raz przemielona, to teraz ją ładuję ponownie i mielę jeszcze raz. No i wołowina zmielona dwa razy, dwukrotnie. Teraz będziemy mielili sobie karkówkę. Zmieniam sitko. To od razu idę myć, żeby nie zaschło, bo to później jest makabra, wszyscy o tym wiecie. Tak. Więc za chwileczkę będziemy mielili karkówkę. Idę tylko umyć sitko. No i mielimy teraz karkówkę na oczku 8 mm, ale w międzyczasie, jak będziemy ją mielili, wrzucajmy sobie czosnek. Oczywiście te ingrediencje są pod filmem, więc sobie zobaczcie, ale od razu uporamy się z czosnkiem i będziemy sobie go tutaj wrzucali. No i karkówka została zmielona. Już ta moja miska, taka standardowa, zaczyna się robić mała. Trzeba będzie niedługo większą kupić, bo tej kiełbaski też będzie więcej niż normalnie robię. Sitko do umycia, a tutaj już szykuję szarpak do boczku. No i boczek na szarpaku. Okej, boczek również zmielony, wszystkie składniki tu mam, znaczy wszystkie składniki mięsne i zaraz przejdziemy sobie do przypraw i do dalszej procedury robienia tej pysznej kiełbasy. Muszę tylko posprzątać sprzęt. No, tak jak już mówiłem, mięso mam już pomielone, teraz dodam od razu odpowiednią ilość wody. Ja dodaję wodę w oryginalnym przepisie, który oczywiście też będziecie widzieli, bo wam powiem skąd jest i tak dalej. Jest bulion, wywar, ale no ja dodaję wody, bo nie mam takiej ilości nawet bulionu w tym momencie. Też nie będę specjalnie robił. No i tu jest zestaw przypraw. Przyprawy wszystko w opisie. Ok. Teraz musimy to dokładnie wyrobić i nabić w osłonki. Więc ja to wyrabiam porządnie. I widzimy się za chwilę. No i tu wam pokazuję od razu, jakie mam jelita. Jelita mam kolagenowe z firmy Jelux. Ostatnio na nich robiłem. Są świetne. Po prostu są fantastyczne. I mam tutaj taki grubszy kaliber. To jest chyba 28, ale to muszę jeszcze sprawdzić. Bo te ciabajki, te kiełbasy węgierskie robi się w takim grubszym flaku. One później, wiecie, obsychają. I no to jest petarda. Ale ja tutaj mam jeszcze takie cieniutkie 19. I ja sobie zrobię takie po prostu kabanosy. My lubimy kabanosy, więc zrobię też w takiej wersji. Dobra, napełniam maszynerię i zaraz będziemy robili kiełbasę. No i ściśle napełniamy osłonki. Na początku powietrze, moment, czekaj. O, już jest. No i odbieraj ode mnie, zrobimy sobie taką długą. Bo to mi tu jest problem, żeby to zwijać w jakieś tam kiełbaski, w jakieś tam, wiesz, pętka. Więc normalnie, wiesz, staram się powietrza tam nie dawać do środka i tak dosyć ściśle musimy, nie? Jola. Tak. No, do ciebie. Zamyśliłam się. Aha. Przepraszam.
Nie wiem, czy słyszałaś, zrobimy się sobie kabanosy z tego. Tak, kocham, miam. No i tak napełniamy, co ja wam będę pokazywał, jak ja to napełniam. No, jak widzicie, to... Jola zawija w te sreberka. No, Jola zawija w sreberka, ale chciałem powiedzieć, zobaczcie, jak ta osłonka kolagenowa jest fajna i wytrzymała. Ona się później robi delikatna, nie? Powiedz. Oj, tak. Ja zawsze jem z tą osłonką. Nie ściągam nigdy. No, jest spoko. No, naprawdę. No okej, okay. I to jest 3 kilo, no. Bo tyle wchodzi w moją tą nabijarkę. Tak? Wiesz co, nie. Będziemy dalej ją tak robili, tylko ja sobie napełnię zbiornik, czy jak to się tam nazywa. No i tak jak powiedziałem, z reszty mięsa robię sobie kabanosy. Okej, okay, nałożymy sobie teraz osłonki. Jak mówiłem, te kolagenowe z Jeluxa są genialne. Na kabanosy, właśnie na takie kiełbasy, super sprawa. No i jesteśmy już przy wędzarni i teraz wam powiem, skąd mam ten przepis i parę słów, jak to będę wędził. Wędzimy to, no kiełbasy już mam osuszone, one już się osadziły. Teraz będę to wędził 12 godzin. Później zrobię przerwę, około 6 godzin i znowu 12 godzin będę wędził, ale wędzę to w temperaturze 25 stopni, czyli będzie to wędzenie zimne. Przepis mam z firmy Udimy Doma. Oni produkują te generatory dymu, dlatego właśnie on jest, mogę wędzić zimnym dymem, bo to jest generator zimnego dymu, co jest bardzo ważne. I dodatkowo on ma bardzo duży zbiornik, także jak jego zasypię, to mi to na 12 godzin wystarczy. Ja tu nie muszę z tym nic robić. Ustawiam na sterowniku sobie tylko 25 stopni Celsjusza. Dymogenerator sobie ustawię tam na 40% gdzieś mocy, żeby za dużo tego dymu oczywiście nie było, żeby tylko to osnuwało te kiełbasy i będzie fajnie. Zaraz wam pokażę ten generator dymu. Pokażę wam też kiełbaski. Z przodu wiszą kabanosy, a z tyłu kiełbasy, także no, tak to wygląda. Zaraz zobaczycie. Jeśli chodzi o dymogenerator, no to on wygląda w ten sposób. Tutaj ma nawiew do środka i no wiecie, u mnie to już trochę działa, także jest trochę tam jakiś tam brudny, ale to nie o to chodzi. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Tu mam zbiorniczek na kondensat. Naprawdę to wszystko, co macie normalnie w wędzarni, to wszystko tutaj wam ścieka. To jest taka smoła, że masakra, jak ręce sobie tym popłamicie, to uwierzcie mi, ciężko to domyć. No, firma Udimy Doma, oni robią te gekony. Odsyłam i was na tą stronę ich właśnie. No i tu jest ze sterowniczkiem. Sterownik akurat jest polskiej produkcji, ale oni go mają w sprzedaży. No i to rzeczywiście menu jest po polsku. Dobra, wracamy, teraz idziemy do kiełbas. Tak wyglądają te kiełbaski. To są akurat tutaj na początku wiszą kabanosy. O, kiełbasy mam tam z tyłu, widzicie, ale nie robiłem w pętkach, bo to jest osłonka kolagenowa, ona jest świetna, wytrzymała, ale no te pętka się ciężko robi, więc ja będę sobie robił właśnie w ten sposób. Dobra, tak to u mnie wygląda teraz. No i wędzę oczywiście na zrębkach z Jeluxa, dobra cena naprawdę i dużo tego i mają konkretne zrębki. Ja akurat używam klasy 10 do tego gekona, taka powinna być, czyli te najgrubsze zrębki. Tu mam akurat bukowo-olchowe i na nich będę wędził. Oczywiście mają inne, tu jest jeszcze mam czereśnie, ale ja standardowo buk olcha, no i czereśnie do podkręcenia później koloru ewentualnie. Ale te 24 godziny na pewno to polecę same bukowo-olchowe. No i zobaczycie, jak to wygląda. Przepis oczywiście na tą kiełbasę też jest na ich stronie. No i zasypuję gekona zrębkami. Do pełna.
Tak. Jak widzicie, zbiornik mega pojemny. Dobra. Odpalam Gekona. Ten załadunek na 12 godzin powinien wystarczyć. No i dymogenerator wystartował. Słuchajcie, on już teraz na 100%. Tego dymu jest zdecydowanie za dużo. Ja ściągam to na 40% na dymogeneratorze. Dym będzie delikatnie osnuwał tylko kiełbasy. I tak zostawiam. I tak to będę wędził 12 godzin. To już będzie pierwsza w nocy prawie, bo jest około pierwszej po południu, około 13:00. Więc wieczorem już tego Wam nie pokażę, ale pokażę Wam to jutro, jak znowu będę zaczynał wędzić. Także po 12 godzinach wędzenia, no i tam paru godzinach wieczornych, kiedy nie będę wędził, kiedy będzie przerwa w wędzeniu, zademonstruję Wam, jak to wyglądają właśnie te kiełbaski. No i najważniejsze ściągnąć, a teraz obroty na dymogeneratorze. I dobra, widzimy się jutro. No i słuchajcie, teraz od razu parę rzeczy technicznych, jak to było wędzone, bo mówiłem Wam, że będę wędził to 12 godzin, później przerwa i znowu zacznę to wędzić, ale zmieniłem trochę podejście do tego, bo jak poszedłem o pierwszej w nocy, żeby to wyłączyć, no to się okazało, że to po prostu zostawię. I zostawiłem to jeszcze na 12 godzin. Dosypałem sobie zrębków do wędzarni, do Gekona, dosypałem znowu do pełna, i wędziłem to cały czas bez przerwy 25 godzin i 25 stopni Celsjusza. Tak to się prezentuje teraz. Nie jest to wszystko, co wyciągnąłem z wędzarni, ponieważ część została odwieszona i teraz dojrzewa. Tak jak około 2 tygodni będzie ta kiełbasa teraz dojrzewała. Może troszeczkę szybciej, jak będzie wyższa temperatura. Nie może też być twarda jak kamień, no rozumiecie sami. Ta część, która jest tutaj przed Wami, ona była dopiekana do 72 stopni w środku, wewnątrz wyrobu. No i to już jest gotowe do spożycia, a tamta, jak mówię, ona musi jeszcze dojrzeć, żeby po prostu wyschnąć, dojrzeć, żeby po prostu ten smak wydobyć taki, jak powinien być. I tamta jest praktycznie w środku jeszcze surowa, bo miała tylko 25 stopni Celsjusza i no tylko, że ten czas wędzenia był bardzo długi, 25 godzin. No tak to wygląda. Teraz sobie zobaczycie, spróbujemy. W przekroju Wam też pokażę. I Ty, Olek, spróbujesz, bo Ty jeszcze jej nie próbowałeś, nie? Mhm. Byłeś w szkole, a myśmy z mamą próbowali. Aha. Dobra. To tutaj odkładamy. Dobra. No i pachnie, nie? Super. Olek, próbuj. Jest to się. Gdyby wszystkie zęby, to by szybciej poszło, nie? Urosną. Tak, synek? Urosną ząbki, nie? Już rosną. No, jak tam kiełbacha? Niebo w gębie. Naprawdę? A to jest, wiesz, jakiego przepisu? Nie wiesz. To jest z przepisu czeskiego. Czeskiego od tych panów, gdzie byliśmy, nagrywaliśmy film o Gekonie. Pamiętasz? Pamiętasz. No właśnie, to jest od nich przepis. Z ich strony. Aha. No, możesz ich teraz pozdrowić. Pozdrawiam. I wszystkich widzów też, nie? Dobra, jeszcze Wam pokażemy. Mamy tutaj oczywiście kabanosy. To już jest taki mój wymysł, żeby zrobić kilka kabanosów. No i kabanosika też można sobie oczywiście
spróbować. Pokaż w środku. A czekaj, może ukroję kilka chcesz kamanusów, chyba że na koreczki tak można ukroić. O. Olek dzisiaj właśnie robił szaszłyki, nie? Ale z owoców, widzisz? Jakbyś wcześniej... Pani, chciałem jedno, drugą z czekoladą bolać, bo nie lubię słodkiego. No, wolałbyś chyba z kiełbaską zrobić, nie? Tak. Tak. Dajcie spróbować mi też. Próbujcie, próbujcie. Ja już się napróbowałem. Mhm. O, Olek jak wcinało. Powoli, chłopie. Znika, o, proszę bardzo. Mhm. Mhm. Ja tylko chcę wam dopowiedzieć, że link do tego przepisu ja wam podam u mnie pod filmem też, żebyście mogli sobie zobaczyć. Zrobiłem identycznie. Co prawda chciałem tam dorzucić troszeczkę czosnku niedźwiedziego. Nie dorzuciłem, bo chciałem to zrobić identycznie, jak robią właśnie to w Czeskiej Republice, jak to robi Dalibor, bo to jest jego przepis. No i... Serdecznie pozdrawiamy, no, jeśli będzie oglądał. Oczywiście Dalibora i chłopaków z Udzimy Doma serdecznie pozdrawiamy. Całuski ślemy. No, całuski ślemy. Czekamy na was tutaj w Polsce, kiedy przyjedziecie nas odwiedzić. Tak jak widzieliście, wędzę tylko na ich sprzęcie, tylko na Gekonie. Moim zdaniem to jest po prostu super, mistrzostwo świata. On 25 godzin cały czas generował mi dym. Dwa razy, raz nasypałem i drugi raz zasypałem jeszcze raz, czyli dwa razy zasypałem Gekona do pełna i miałem ponad 25 godzin, by się nawet to nawet by mi generował dym, ale to już chciałem 25 godzin, więc wyłączyłem to po 25 godzinach. Faktycznie tak powinno być. No teraz czekamy na efekt tych podsuszanych, tych dojrzewających, ale one będą, no nie wiem, zobaczymy, tak gdzieś za 10 dni myślę, gotowe. I wtedy zrobię filmik, który będzie drugą częścią tego filmu i tam tylko wam pokażę, jak faktycznie ta kiełbasa węgierska, jak ona wygląda. Taka prawidłowo zrobiona, czyli dojrzewająca, nie tak jak tutaj, że ją podpiekłem sobie, bo po prostu takiej dojrzewającej to byśmy za dużo nie zjedli, a to powykujemy, jak zwykle bywa, i też trochę zamrozimy, coś rozdamy rodzinie i tak po prostu się to wszystko spożytkuje, tak wszystko to jakoś zjemy. Myślę, że to jest wszystko na temat. Jeśli macie jakieś pytania, no to wiadomo, piszcie, pytajcie się. No i jak widzicie, dzieciaki uwielbiają te kiełbasy, także muszą być dobre. Też niebo w gębie. No, to jest to samo, tylko że w cienkim flaku, wiesz? Aha. W cienkiej osłonce. Dobra, pozdrawiamy was wszyscy serdecznie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I do zobaczenia. Do zobaczenia.